pole position. Od tej chwili jesteście, tak jak kiedyś wasi rodzice, oddziałem specjalnym pole position. Natasza często żonglili konie śpil. Trzymaj się, Dan! Okej, też. Choć ręka ich ciągle pek, walczą czysto w każdej grze. No, Rowdy, pokaż, co potrafisz. Wszystko jak na złość, ale w akcji po chwili są górą. Chcesz sobie popływać? A mam inne wyjście. Wills, będziemy gorsi? Nie mam mowy. Daję mu pstryczka w nos. Nie fajnie ci. Dowcip, Rowdy. Znam komputery, które uważają, że jestem bardzo zabawny. Chyba te naiwne kalkulatory kieszonkowe. Dobra robota, Wills. Uważaj, za 7 sekund wpadamy na tor wodny. Zamieniamy się w wodolot. Nie jestem pewny, czy moja poduszka powietrzna działa jak należy. Zawsze martwisz się na zapas. Wszystko będzie dobrze. Odwagi, Wills! Dan, co ty wyprawiasz? Słucham głupich dowcipów Rowdiego! Włączyłeś wodolot? Włącz wodolot! Rowdy, przełącz na wodolot! Rowdy! Rowdy, mógłbyś nas stąd wydostać? Znasz dowcip o kierowcy, który się skąpał, bo zapomniał o automatycznym pilocie? Strasznie zabawne. Pilot automatyczny włączony. Dobrze się pływało? Jacy wszyscy są dowcipni. Dan, doktor Zachary na linii. Odbierz wiadomość. Przykro mi, że ci przeszkadzam, ale doktor Zachary na linii. Słucham, doktorze. Tez, zagrożenie trzeciego stopnia. Powtarzam, zagrożenie trzeciego stopnia. Zgłoś się zaraz po pokazie. Trzeci stopień, będzie gorąco. Wiem o tym. Przechodzę na ręczne sterowanie. Co takiego? Wyłącz się, Rowdy. Dostanę chyba mdłości. Rowdy, przejmij ster! Teraz wielkie dzięki, każ się wypchać. Och, spociliśmy się ze strachu, co, Rowdy? Między nami mówiąc, komputery się nigdy nie pocą. Świetnie, Wills! Brawo, Rowdy!
zabiorę wam, kochane dzieciaczki, tego lizaka. Widzisz, kuma, cały jestem mokry. Było fantastycznie! Kiedyś ja też zostanę kierowcą wyścigowym, tak jak ty. I jak mama i tata. Jasne, że tak. Liczymy na ciebie, Daisy. Idę teraz do Rowdiego i Wilsa. Na razie! Jest trzeci stopień zagrożenia. Lepiej natychmiast skontaktujmy się z doktorem Zacharym. Trzeci stopień? O, to jakaś poważna sprawa. Chodźmy, Tess. Przepraszam, czy światowej klasy kierowca kaskader da się zaprosić dzisiaj wieczorem na kolację? Greg Dimond, co ty tutaj robisz? Właśnie chcę się z tobą umówić na randkę. Z przyjemnością, Greg, ale nie wiem, czy będę mogła. Zatrzymałem się w hotelu Marquis. Zadzwoń i daj mi znać. Doskonale, muszę już iść, porozmawiamy później. Pole position 2 do pole position 1. Uwaga, alarm. Jest podejrzenie, że ktoś podłączył się do naszego komputera i wykradł kod komend naszych samochodów. Więc może przejąć kontrolę nad Rowdym i Wilsem. Jest gorzej niż myślicie. Wszystkie informacje potrzebne do zniszczenia naszego systemu komputerowego są w pamięci Rowdiego i Wilsa. Jeśli nasi wrogowie zdobędą te informacje, pole position przestanie istnieć. Tess, zmień kod komend w obu samochodach na czerwony 9. Powtarzam, czerwony 9. Cześć, chłopaki, macie teraz wolne. Daisy, zagrajmy w jakąś grę komputerową. Uwielbiam wygrywać z Wilsem. Bo nie możesz wygrać ze mną na torze. Zamknij się, stary gruchocie. Uspokójcie się. Rowdy, zjawił się twój ukochany kumpel. O, zjeżdżaj, złaź ze mnie, mała pokrako. Jestem świeżo wypolerowany. Rowdy, znów się ubrudziłeś, całkiem jak małe dziecko. O! Muszę wyjąć na chwilę moduły, potem znów będziecie się bawić. Do czego ci one? Chcę sprawdzić coś. Dan! Wow! Nie patrz tam, ktoś nas szpieguje. Powiedziałem, nie patrz! Dan, nikogo nie ma. Przed chwilą ktoś tam stał. Ale już go nie ma, uspokój się. Poza tym kody komend zostały zmienione. Nie ma się czym przejmować. Dokąd idziesz? Na spotkanie z Gregiem Dimontem. Trzymaj się. Greg Dimont. Też mi coś. Pobawimy się teraz w rodzinę. O, znowu mnie. Wiesz, Rowdy, jesteś czasami niemożliwy. Tylko czasami? Wills, ty będziesz mamą. Kochanie, wyglądasz wspaniale. A ty, Rowdy, będziesz tatą. To twój kapelusz. Hej, kto wyłączył światło? Daisy, pora spać. O rany, muszę tak wcześnie? Pewnie, że musisz. A poza tym Rowdy i Wills muszą wrócić do samochodów. Ach, niech ci będzie. Cześć, chłopaki. Przyjdę do was za chwilę. Dobranoc, Daisy. Dobranoc, Daisy. Co wy knujecie? Nie, nic. Dobranoc, Daisy. Cześć, Dan. Dobranoc, Wills. Dobranoc, Daisy. Wills, doktor Zachary przesyła kodowany program. Odbierasz? Odbieram. Dziękuję, Greg. Było bardzo miło.
gdzie jest Dan? Czy wszystko gotowe? Tak. Jesteś pewny? Ukradnę jeden samochód, oni będą gonili mnie drugim i tak zdobędziesz obydwa moduły. I nareszcie zniszczę to znienawidzone pole position. Do zobaczenia w Sierra City. Przygotuj forsę dla mnie. Zgodnie z umową. Dan, gdzie jesteś? Co tutaj robisz o tej porze? Właśnie widziałem twojego Grega Dimonta, jak rozmawiał z facetem, który mnie śledził. Och, przestań, nie bądź śmieszny. To nie są żarty, Tess. Tutaj dzieje się coś podejrzanego. Mówię ci. Co tu się dzieje? Daisy, on ma mój kod komend, nic nie poradzę. Co ty tutaj robisz? No już, wysiadaj. Wiem, na pewno chcesz ukraść Wilsa. Hej, co się tam dzieje? Powiedz mu, że mam tę małą Daisy. Rowdy, on ma mój kod komend. Nie mogę go powstrzymać. Ale ja mogę. Powiedz mu, że mam dziewczynkę. Rowdy, on ma Daisy. Rowdy, co się stało? Greg Dimond ukradł Wilsa i porwał Daisy. Greg Dimond? Tak, Tess, on. Greg miałby ukraść nasz samochód i porwać Daisy? Nie, nie wierzę w to. A ja tak. Chodźmy. Jesteś złym człowiekiem, prawda? To zależy, mała. Porwałeś mnie i ukradłeś auto, więc według mnie jesteś złym człowiekiem. Całkowicie się z tobą zgadzam, Daisy. Więc ustalone, jesteś złym człowiekiem. Trzeba powiedzieć o tym twojej mamie. Rowdy, jesteś pewny, że to był Greg Dimond? Absolutnie. Daisy spała w aucie, dlatego ją porwał. Polubiłaś tego faceta. Przykro mi, Tess. Nie rozczulaj się nade mną. Złapmy go. Śledzę Wilsa na radarze i wiem, którędy pojechać, żeby przeciąć im drogę. Trzymaj się! Rowdy, prowadź sam! Co chcesz zrobić? Widziałem to setki razy w kinie! To nic trudnego! Co on wyprawia? Twój brat jest narwany! To u nas rodzinne! Dan, uważaj! Rowdy, bądź tak dobry i zapnij mojego brata. Z rozkoszą. Co ty robisz? Przykro mi, Daisy, że cię w to wplątałem. Wszystko moja wina. Wcale nie. Nawet tak nie mów. To jego wina. Ja wcale nie chciałem cię zabierać. Ale zabrałeś. No i co? No właśnie, i co? Szybko, wysiadaj. Uważaj na siebie, Daisy.
Nie martw się, znasz mnie. Ty też na siebie uważaj, Wills. Dimon, słyszysz mnie? Mówi Dan Darrett. O co chodzi? Posłuchaj. Greg, wypuść Daisy, błagam cię. Uspokój się, Tess, już to zrobiłem. Jest na parkingu przy drodze 38. Greg, co to wszystko znaczy? Złapałem na radarze jakiś obiekt latający. Zatrzymaj się! Mają Daisy! Na pomoc, Gregu! Na pomoc! Co teraz zrobimy? Złapiemy Dimonta i spróbujemy go wymienić na Dana i Daisy. Vance, gdzie jesteś? Dokładnie nad tobą. A, mam dla ciebie niespodziankę. Jest ze mną mała Daisy. Uwolnij to dziecko. Tego nie było w planie. Nie bądź idiotą, ta mała to nasza gwarancja. Pogadamy o tym później. Na razie zatrzymaj ten drugi samochód. Nie uszkodź go, załatw to delikatnie. Robi się. Dosyć nisko leci. Zaraz będzie leciał jeszcze niżej. Tak sądzisz? Helikopter zniknął. Jak teraz odnajdziemy Daisy? Trzymajmy się Dimonta. On zaprowadzi nas do Daisy. Nie wiem, czy w mieście damy radę utrzymać mu się na ogonie. To jeszcze mnie nie znasz, Rowdy. Nikt mi nie ucieknie. Wybaczyć, panie Dimont, nie chcę się narzucać, ale widzę na radarze, że pędzi na nas jakiś duży obiekt podobny do rakiety. Czy zamierza pan uniknąć z nim spotkania? Tak, owszem. Dan, wolałbym przejąć ster... Spokojnie, to całkiem jak nasz tunel. Tak, ale w naszym tunelu nie jeżdżą pociągi. Co ty bredzisz, Rowdy? Pociągi? Wjedź w tę wielką paszczę. Zwariowałeś? Zaufaj mi. Kiedy mówię zaufaj mi, to wiem, co mówię. Ty wielki tchórzu! Milcz, dziewczyno! Patrz, zdobyłem go! Udało się! Wills! Powiedziałem, bądź cicho! Dobra robota, Dimont! Daisy! Daisy! Stać! Ani pół kroku bliżej! Dan! Tess! Dimont, wyjmij drugi moduł i umieść oba w moim komputerze. Co ja Nie baw się, tylko przynieś natychmiast te moduły. Jak mogłeś to zrobić, Greg?
I tak byś nie zrozumiała. A teraz pieniądze. Spokojnie, Dimond. Dostaniesz, co ci się należy. Ale na razie dobrze pilnuj tej dwójki. Co ty chcesz zrobić? Jesteś tajnym agentem Pole Position, a do tego jeszcze zdrajcą. Myślałeś, że jestem takim głupcem, żeby ci zaufać? Byłeś w Pole Position i zdradziłeś nas. To właśnie zrobił. A teraz dzięki tym modułom podłączę się do waszego centralnego komputera i zniszczę doktora Zacharego raz na zawsze. Odnoś się z szacunkiem do Grega Dimonta. To mój najlepszy agent. A przy okazji chcę ci powiedzieć, Vance, że możesz się pożegnać z całym swoim systemem komputerowym. Co takiego? Nie rozumiem. A ja chyba rozumiem. Rowdy i Willis są tak zaprogramowane, żeby zniszczyć pański komputer. Wiesz, Greg, jesteś dobrym aktorem. Gra jeszcze nieskończona. Mam w swoich rękach dziecko. Za późno. Twój komputer eksploduje za 60 sekund. Puść ją, Vance! Dan, też! Powiedziałem ci, milcz! Aua! Daisy, włącz nowy program! Szybko! Który guzik mam nacisnąć? Naciśnij wszystkie! Hans ucieka! Zostaw go! On? Złapie go policja, a teraz wy uciekajcie stąd natychmiast! Nie zapomnij o nas! Nie martw się! Już zawsze bardzo chętnie będę bawił się z tobą w rodzinę. Szybko, Daisy, uciekamy! Zostało wam 5 sekund. Doktor Zachary zaplanował wszystko? Tak, nie przewidział tylko, że Daisy wplącze się w tę historię. Ach, rozumiem. Nasza randka też była częścią planu. Teraz to już nie ma żadnego znaczenia. Bardzo cię lubię, a tego nie było w planie. Ja chyba chcę ją pocałować. Ja! Na to wygląda ja! Ej, Tess, myślałem, że jestem twoim facetem. Jesteś, Wills, ale komputer na razie jeszcze nie wszystko potrafi. W wersji polskiej udział wzięli Gabriela Sarnecka, Joanna Stasiewicz, Ireneusz Kaskiewicz, Stanisław Kwaśniak, Mariusz Pilawski, Zbigniew Szczapiński i inni. Piosenkę śpiewał zespół Five Lines. Realizacja Studio Opracowań Dźwiękowych w Łodzi. Reżyseria Maria Chorodecka. Dialogi Elżbieta Włodarczyk. Dźwięk Marek Dubowski. Montaż Teresa Ozga. Kierownictwo produkcji Zdzisława Kowalewska.